otwieram pierwszą sesję powiatu dzierżoniowskiego siódmej kadencji. Proszę wszystkich o powstanie i o otwieranie i odsłuchanie hejnału powiatu. We wtorek 7 maja w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie odbyło się inauguracyjne spotkanie Rady Powiatu Dzierżoniowskiego, podczas którego nowi radni złożyli uroczyste ślubowanie. Uroczyście ślubuję, rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec narodu polskiego, strzec suwerenności i interesów państwa polskiego, czynić wszystko dla pomyślności ojczyzny, wspólnoty samorządowej powiatu i dobra obywateli, przestrzegać konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej. Tak mi dopomóż Bóg. No rzeczywiście jest to moment historyczny. Upłynęło dokładnie 7 dni od zakończenia poprzedniej kadencji i zgodnie z przepisami ustawy do dnia dzisiejszego nowa rada powinna się zebrać, a radni powinni zostać zaprzysiężeni. Zaczynamy to o godzinie 12. Pani sędzina, przewodnicząca komisji powiatowej, przedstawi informację. Następnie dojdzie do zaprzysiężenia radnych. Ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec narodu polskiego, strzec suwerenności i interesów państwa polskiego, czynić wszystko dla pomyślności ojczyzny, wspólnoty samorządowej powiatu i dobra obywateli, przestrzegać konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej. Tak mi dopomóż Bóg. W kolejnym etapie jest to wybór zarządu. W naszym przypadku zarząd składa się z 4 członków, czyli przewodniczącego, starosty i 3 członków zarządu. Jeśli to wszystko przejdzie tak jak należy, w następnym etapie mamy wybór komisji, potwierdzenie składów, kto będzie w tych komisjach, jaka będzie liczebność tych komisji. No i są takie plotki w tej chwili, jeszcze nie potwierdzone. Wybory będą wyborami tajnymi. Przewodniczący Rady musi uzyskać bezwzględną większość głosów. Według wstępnych ustaleń pojawiło się moje nazwisko jako kandydata na przewodniczącego Rady. Ja jestem tutaj za długo na to, żeby tutaj sobie tylko posiedzieć. Mnie to już nie interesuje. Ja mam swoje lata, mam swoją pracę. Interesuje mnie tylko i wyłącznie praca merytoryczna i to, żeby ten powiat coś po sobie zostawił. Praca była bardzo trudna, bardzo ciężka. Tego czasu było też dość dużo. Nie wiem, czy to dobrze, czy to źle. Przykłady ościennych powiatów pokazują, że to może być różnie. Raz jest poukładane wszystko. Inaczej bywało też i ta pierwsza sesja inauguracyjna bywała też pełna wielu niespodzianek, dlatego też nie chcę przesądzać, tak jak powiedziałem, przekonamy się za chwilę, bardzo proszę o cierpliwość. Złożyłem swój akces, został zaaprobowany przez radnych Koalicji Obywatelskiej. Mam nadzieję, że to się uda, ale radnych jest 21, Koalicja Obywatelska ma tylko 20, także zaczekajmy chwilę. Radni zostali wybrani przez społeczeństwo, także są ich reprezentantami. Mam nadzieję, że tak. Jest dość dużo radnych młodych stażem, ale myślę, że atmosfera będzie taka, że szybko wdrożą się, że szybko będą pracowali w sposób wydajny. No po to tutaj przyszli pracować dla dobra swoich wyborców, dla dobra mieszkańców powiatu dzierżoniowskiego i myślę, że tak będzie.